Cześć, moi drodzy, mówi Szymon. W tym tutorialu chciałbym wam pokazać, jak będę jedno zdjęcie odszumiał za pomocą programu Darktable. Bo mamy na przykład to zdjęcie, ale ono jest jak gdyby lekko zamglone. Oczywiście muszę odszumiać też użyć. I wam pokażę ciekawą opcję. Open with, otwórzy w. I użyj Darktable Photo Workflow Software. To jest całkiem darmowy program na licencji open source. Dzisiaj wam pokażę, jak pozbędę się mgły, bo to jest zamglone. To jest z powodu tego, że obiekty ma taki defekt. To jest taka opcja jak Haze Removal. W opcji Technical Grading, technical, strength, to jest siła, dystans, jak daleki zasięg ma mieć. Muszę włączyć odśmianie. Niestety użyłam sobie chyba za duże ISO. Niestety będę musiał odszumić. O, tu nawet są profile do aparatu. Niestety musiałem zrobić ISO 400, ale jak pokazuje, jak wam pokażę, jaka różnica w jakości zdjęcia, to trochę się można tu pogubić. Tak wygląda zdjęcie przed, a tak po. I tutaj można wejść do zakładki Light Table i trzeba to zdjęcie zaznaczyć. Niektóre zdjęcia wyszły ok. Ale ja nie będę nadpisywał zdjęcia. Może dam album Dark Table. Darktable Edited. Kurczę, jestem trochę zmęczony, moi drodzy. I tutaj trzeba dać nasze zdjęcie. Lot samolotem. Lot samolotem. EasyJet, nie wiem, jak długa nazwa. 16.06. 2023. Part. 01. Długa nazwa. Czekajcie, bo muszę się skupić. Trzeba usunąć dolar. I teraz mogę wysłać. Mam jakość. Zobaczę. Override. Można dać tą pierwszą opcję. Jak nie widzicie, jak nie widzicie nazwy albumu, to możecie powiększyć interfejs to zdjęcie po obróbce. Usunąłem zamglenie. Tutaj chyba jest taka opcja, gdzie jestem Wolex. Można powiększyć interfejs. Gdzie to jest? Nie ma niestety jasnego interfejsu. Mamy tutaj różne opcje processing. Wykorzystuję kartę graficzną. Sorry, moi drodzy. Nie wiem, o co chodzi z tym. Nie wiem, tutaj nie wiem, czy mam to zaznaczyć. A, zostawię tak, bo jestem ciekaw, czy co to daje. Trochę jest tego, powiem wam. Storage.
Mister Janiski jest różnie. Security. Tylko czy są potrzebne powiększyć? O tutaj. Aha, czyli jak powiększam czcionkę, to automatycznie razem z tym interfejs jest powiększany. Dlatego teraz możecie widzieć z tej strony. Nie lubię, jak jest całkiem ciemny interfejs. Sprawdzę, moi drodzy, czy wyszła nowa wersja tego programu. To jest odpowiednik Adobe Photoshop Lightrooma. Nie, nie wiem, czy wyszła nowa wersja. Od czasu do czasu wychodzi nowa wersja. Nie za często, ale od czasu do czasu się pojawia nowa wersja. Ostatnia wersja, jaka wyszła, to z tego roku, z lutego. To i tak nie jest źle. Czekam na nowszą wersję, bo pewnie będzie ciekawsza. Także mam nadzieję, że się Wam tutorial podobał. Jeszcze tutaj sprawdzę tą fotografię. Tą fotografię przerobię sobie. Nie podoba mi się trochę, jak to wygląda. Włączę sobie Haze Removal i Rode Noise. Nie, to nie mogę włączyć tego, bo nie mam formatu RAW. Mam ich w formacie RAW, a właśnie, teoretycznie to mógłbym z karty pamięci zaimportować. Tylko nie wiem, moi drodzy, gdzie tu mam modify? O, mam, fajnie, super. A nie, co ja robię? Przecież mogłem to otworzyć na tym. Nie mogę się dzisiaj skupić. Ej, oczywiście mój Mac tak krzyczy i ma ludzi. Kompletnie się nie można skupić. Muszę sprawdzić, moi drodzy, czy będę miał odgląd do takiego samego zdjęcia. Muszę oszukać, bo nie wiem, gdzie mam takie same zdjęcie. Kurde, no nie mogę znaleźć tego zdjęcia. Co się mam robić ze znajdywaniem wszystkiego na czas? Nie wiem właśnie, z którego to albumu. Czekajcie, może o ułożeniu chmur znajdę. To chyba to. Dobra, to ja zamknę program Darktable i otworzę ten plik OnWave. I teraz użyję opcji, bo to jest format surowy. Jestem ciekaw, jak on mi przerobi. Włączę sobie. O, to akurat zdjęcie wygląda jak gdyby lepiej. Bo włączę Rode Noise. Rode Noise. O nie, za mocno. Aha, jak to wygląda? Dobra, Haze Removal. Troszeczkę lepiej to zdjęcie teraz wygląda. RAW zawiera więcej informacji. To trzeba byłoby wyłączyć. Dobra. O, widzicie? I jeszcze chciałbym użyć tej opcji tu. No troszkę lepiej ta fotografia wygląda. Daję sobie do opcji Light Table. To jest zaznaczone. Mam tą samą nazwę pliku, tylko że mogę tutaj napisać. Overwrite. Ja sobie napiszę, moi drodzy, ale to musi być zaznaczone.
No i mam obrobione zdjęcie, przerobione. To już jest lepiej, to lepiej wygląda. Także życzę Wam miłego dnia. Dobrze, że mam w dwóch formatach zdjęcie. Ale używam aparatu Canon EOS 700D. Ale ten program potrafi różne formaty otworzyć. Z pliku Nikon też. To znaczy, plik NEV też otworzy od aparatu Nikon.